wszystkich w naszym piekle. Pośród kopyt słomy rogów mamy weekend, dzięki Bogu. Ale ją rypło, ale ją rypło. Mówiłem, żebyś se tekst zmieniła. No, się szefo wkurzył i walnął, kurna. Co nie, Bobek? Bobek, no roche. Ej, mówiłem ci, żebyś nie mówił do mnie Bobek, tylko Belzebub. Mówiłem, żebyś do mnie mówił Rokita, a mówisz Nelly. Dobra. Co? Powiedz mi, skąd jest ta wycieczka? Co? Skąd jest ta wycieczka? No dobra. A czekaj, nie mów, nie mów. Z Polski! A skąd wiesz? No tak, chcieli wejść w kurtkach, dopóki się nie dowiedzieli, że szatnia jest za darmo. A tamten facio chciał wnieść swoje piwko. W rękawie cisnął. Poza tym kilkoma wąsy. Ty! Oni w ogóle nas widzą? No co ty, przecież żeśmy się... Kurna, ole! Przecież żeśmy się jeszcze nie zmaterializowali, co nie? A tak! Jeszcze mamy trochę czasu, także zobacz, tego tam w kratę, w koszuli przyszedł. Będzie mu się nudzić, to se krzyżówkę rozwiąże, wiesz? Zobacz. A pan co do tego? Zobacz! Przyniósł na twarz lisa! A nie, to są brwi! Takie brwi to by sobie mógł dokarmiać. No, no! Taś brwi! Szkoda, że to brwi, bo lisa bym zjadł. Ale mi się spociły kopyta. A oni nawet nie wiedzą, co śmierdzi. A to kopyta! Dobra, uwaga. Piękny się rób teraz, tak? O, no problem. Uwaga. 3, 2, 1. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym szatańskim 666. Oj, kochani, bardzo się cieszymy, że wykupiliście naszą wycieczkę po piekle, a nie te tam niebiańskie niudziarstwa. Pokażemy Wam dzisiaj 7 kręgów piekielnych. No i potem oczywiście impreza. No wiadomo, jak u nas impreza, to grill, muzyka, fakty. Ale jak ktoś sobie lubi poleżeć w cieniu, to spoko, mamy wielkie kilkumetrowe brzozy. Ej, ty co, ty jesteś normalny? Tak. Do Polaków o brzozie? A co, oni mają jakieś uczulenie na pyłki? Czy problem z korą? To raczej kora ma problem z trawą. Co? Ale nieważne. Słuchaj, musisz być dla nich miły. To może im strzelimy na początek jakąś fotę? Tak, jasne, strzeli fotę. A potem daj punkty i zawiesz po 200. Ty jesteś normalny? To może mi od razu zrób wykład, o czym im mogę mówić, a o czym nie mogę. Zrobię ci wykład? To zrobię wykład, oni założą kominiarki, zrobią dymy. Pamiętasz środę? A co było w środę? No nie o to chodzi po prostu. No to o co chodzi? O co im chodzi? O tym nie mogę mówić, o to tamtym nie mogę mówić, co to? U nas jest piekło, czy u was? Dobra, spokojnie. Dobro. Uwaga, gadamy o pierwszym kręgu, dobra? Dobra. Moi drodzy, to w takim razie przed wami pierwszy krąg. Tutaj mieszka szefo i dzierży władzę. Tak jak jego kolega z Gruzji. Zamknij się! Co?